1 kwietnia wspominamy świętego Hugona, biskupa. Hugo urodził się w 1053 roku we Francji, w rodzinie książęcej. Miał tak pobożnego ojca, że ten po zabezpieczeniu bytu swoim dzieciom wstąpił do surowego zakonu kartuzów. Hugo, oddany do szkoły katedralnej Valence, nie dawał swoim uboższym kolegom poznać swojego pochodzenia. Był dla wszystkich czynny i życzliwy. Budował również kolegów niezwykłą pobożnością. Musiało to zwrócić uwagę nauczycieli, którymi byli miejscowi kanonicy i biskupi. Kiedy Hugo ukończył studia, biskup mianował go kanonikiem katedry. Wziął go też ze sobą na synod do Awignonu. Właśnie wakowało biskupstwo w Grenoble. Hugona wybrano na pasterza tej diecezji. Arcybiskup Lyonu zatwierdził wybór i osobiście udzielił Hugonowi sakry biskupiej. Hugo miał wtedy zaledwie 27 lat. Okazał się jednak dojrzały, tak w cnocie, jak i w sztuce rządzenia. Rychło też pozyskał sobie zaufanie wiernych i miejscowego duchowieństwa. Wprowadził reformy porządkujące życie w podległej mu diecezji. Nakłonił wielu kapłanów do oddalenia żon i dzieci po zabezpieczeniu dla nich koniecznych środków do życia, a opornych deponował. Ze swoimi kanonikami prowadził życie wspólne jak w zakonie. Sam popierał zakony. Wśród nich szczególnie troskliwą opieką otoczył nowo powstały w jego diecezji zakon kartuzów, najsurowszy z dotychczasowych, założony przez świętego Brunona. Świętemu Robertowi dopomagał w reformie benedyktynów i w założeniu nowej zakonnej rodziny cystersów. Żył w wielkiej przyjaźni także ze świętym Bernardem z Clairvaux. Swoimi poczynaniami Hugo naraził się królom francuskim, Henrykowi IV i Henrykowi V, którzy rościli sobie pretensje do opieki nad kościołem. Musiał także stoczyć walkę z metropolitą arcybiskupem Wienny, późniejszym papieżem Kalikstem II, który przywłaszczył sobie część dóbr przynależnych do diecezji Grenoble. Hugo odwołał się więc do papieża błogosławionego Urbana II, który na synodzie w Piacenza, a potem w Clermont-Ferrand nakazał zwrot zajętych bezprawnie posiadłości. Na Soborze Laterańskim I w roku 1123 Hugo wystąpił odważnie przeciwko królowi Henrykowi V w obronie praw kościoła. Od księżnej Matyldy Hugo uzyskał dla Grenoble przywilej wobec miasta. Jako prezydent miasta zajął się nim, doprowadzając go do prawdziwej świetności. Zbudował kamienny most, założył rynek dla kupna i sprzedaży towarów. Wystawił 3 szpitale dla mężczyzn, kobiet i dla trędowatych. Odnowił katedrę i szereg kościołów w mieście. Ufundował wiele klasztorów diecezji. Innym dopomógł w rozwoju. Przez cały okres posługi pasterskiej pragnął podjąć życie zakonne. Daremnie jednak błagał tak swojego metropolitę, jak i papieży, o zwolnienie go z obowiązków pasterza diecezji. Dopiero papież Innocenty II dał mu upragnione zwolnienie w roku 1132, gdy Hugo miał 79 lat. Tak więc dopiero po 45 latach rządów Hugo mógł spełnić swoje marzenia. Udał się do Wielkiej Kartuzji, w pobliżu Grenoble, którą uposażył dla świętego Brunona. Nie było mu jednak dane cieszyć się tam długim pobytem. Zmarł na rękach ukochanych mnichów i wśród ich modlitw 1 kwietnia 1132 roku. Przez całe życie Hugo zmagał się ze straszną pokusą bluźnierstwa. Poradę miał zwrócić się aż do samego papieża, który wyjaśnił mu, że to działanie szatańskie, z którym należy walczyć. Chwały ołtarzy Hugo doczekał się już w 2 lata po śmierci. Został kanonizowany przez papieża Innocentego II w roku 1134. Jego relikwie złożono w bogatym relikwiarzu w ołtarzu głównym katedry w Grenoble. Zniszczyli je jednak Kalwini Hugonoci w roku 1562. W ikonografii święty Hugo przedstawiany jest w stroju biskupim lub w zakonnym habicie. Atrybutem świętego jest Dzieciątko Jezus w kielichu, łabędź, symbol doskonałości, mądrości, umiejętności odróżniania spraw istotnych od nieistotnych, jaka go cechowała. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Hugona, biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdarz nas swoją ojcowską miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.